Witam. W dzisiejszym materiale kolejna historyczna rasa. Mastiff napolitański. Zapraszam Was do oglądania. Jego przodkami były starożytne psy bojowe, które walczyły wraz z rzymskimi legionistami i rozprzestrzeniły się w całej Europie wprost proporcjonalnie do ekspansji wpływów rzymskich. Uważa się, że Mastino to potomkowie starożytnych rzymskich psów wywodzących się od molosów, co czyni tę rasę jedną z najstarszych. Tylko harty mogą pochwalić się tak długą historią. Od wieków rasa ta była ukrywana przed popularnością. W ciągu długiej historii istnienia Napolitany były psami bojowymi, używanymi na wojnie oraz w celu ochrony terenu. Jest produktem długiej selekcji. Cały zestaw jego niezrównanych cech pozostał prawie niezmieniony przez ponad 2000 lat. Co dla psa wydaje się niemal cudem, jeśli weźmiemy pod uwagę zanikanie całych ras. Ten cud przetrwania można wytłumaczyć jedynie pragnieniem zachowania przez człowieka niezbędnych cech psa, które posiadał Mastino. Istnieje przypuszczenie, że Napolitany są potomkami starożytnych rzymskich psów, które wywodzą się od psów z greckiego plemienia Molosoi, żyjącego w Epirze. Jednym z pierwszych opisów zajął się grecki poeta w III wieku przed naszą erą, który pisał o nich tak. Pies dużych rozmiarów, z uniesionymi brwiami, odważny wojownik o niesamowitej sile, używany w polowaniu na pawoły i dzikie zwierzęta, nieustraszony nawet walczyć z lwem. Ten molos pozostawił swój ślad nawet w Mezopotamii, gdzie również zajmowali się jego hodowlą. Ich wielbicielem był również Aleksander Wielki, który używał tego typu psów w swoich kampaniach. Molosy były wykorzystywane nie tylko jako wojownicy, ale także jako obrońcy przed lwami atakującymi zwierzęta gospodarskie i obozy wojskowe. Wizerunki ogromnych psów można znaleźć na terakotowych pieczęciach, monetach i płaskorzeźbach. Na sumeryjskich figurkach przodkowie Mastino są bardzo dobrze rozpoznawalni. Są to silne, duże psy o ogromnej głowie, krótkiej kufie i luźnej skórze. We Włoszech pierwsze ślady Mastino pojawiają się od XV wieku w Neapolu. Za panowania Alfonsa Aragońskiego powstały tzw. królewskie budy. Kroniki z tej epoki mówią o uzależnieniu króla od polowań. O tym, że Mastino były rozpowszechnione w Neapolu w XV wieku, świadczy również nagrobek w kościele San Lorenzo Maggiore, wzniesionym w 1421 roku. Na grobie widać dwa Mastino, niezbyt wysokie, ale z typowymi głowami. W XVII i XVIII wieku we Włoszech rasa rozprzestrzeniła się wszędzie. Najbardziej cenili je miejscowi rolnicy. Psy, prócz tego, że były stróżami, to używano ich również do walk. Była to niemal główna rozrywka wśród większych osad rolniczych. Do dziś na zachód od Neapolu znajduje się dziedziniec, który był miejscem krwawych bitew między Mastino. Do walki z psami ludzie wystawiali również bawoły. Rasa przeszła jedną z najsurowszych selekcji. Najbardziej okrutne i najsilniejsze osobniki były przedmiotem szczególnej troski i były bardzo drogie. W tamtych czasach właściciele pod względem okrucieństwa nie byli gorsi od swoich podopiecznych. Przegrany pies, nawet jeśli był lekko ranny i można go było wyleczyć, najczęściej zostawał zabijany. Okres ten przypada na czas rozkwitu malarstwa. We włoskich muzeach zachowało się wiele arcydzieł przedstawiających Mastino. Są to obrazy, grafiki i figurki. Wskazuje to na duże występowanie Mastino w tamtych czasach. Faktem jest, że są przedstawiane jako psy różnego typu i w różnym kolorze. Z różnych źródeł można się dowiedzieć, że Mastino przed XIX wiekiem były z reguły czerwone, tylko nieliczne osobniki były czarne lub pręgowane. Natomiast dzisiaj najpopularniejszym kolorem jest szary. Jeśli wierzyć plotkom miłośników Mastino, nowy kolor pojawił się na początku XX wieku i był w to wyraźnie zaangażowany pewien dok niemiecki o wspaniałej popielatej szacie. Mastify stały się powszechne w Neapolu i jego okolicach. Były to psy trzymane przez pasterzy do pilnowania bydła i swojego dorobku. Zwykli chłopi nie zwracali uwagi na wygląd i nie malowali portretu swoich psów, dlatego nie wiadomo dokładnie, jak żyła i zmieniała się ta rasa. Jednak mimo to przez cały czas byli ludzie, którzy mieli obsesję na punkcie tych psów. I wcale nie jest to zaskakujące, że Mastino miał swoich wielbicieli. W 1897 roku pojawił się pierwszy opis standardu. Miłośnicy rasy starali się nadać jej oficjalny status, jednak mimo uzupełnień i zmian rasa nie została uznana. Zaraz po wojnie rasa ta prawie wyginęła i dopiero namiętne pragnienie kilku osób, które naprawdę kochały te psy, pozwoliło ocalić je przed wyginięciem. Kilka projektów normy powstało w latach 1942, 47 i 48, jednak dopiero w 1949 roku pojawiła się ostateczna wersja, a rasa została oficjalnie uznana pod nazwą Mastino Neapolitano. A wszystko zaczęło się mniej więcej tak. Po raz pierwszy na wystawie w 1946 roku w Neapolu pojawiło się 8 psów poza konkurencją. Psy były tak różne od siebie i śmieszne, że wywoływały śmiech i oburzenie publiczności. Poza jednym człowiekiem był to dziennikarz i miłośnik psów, Pierre Scanziani.
Urzekła go wspaniałość dumnego, siwego psa i po długich negocjacjach z hodowcą został jego nowym właścicielem. Przyszłego, pierwszego czempiona Włoch, światowej sławy Gwalione. To on stał się protoplastą wszystkich mastifów neapolitańskich. Razem z Gwalione, Scanziani kupił czarną suczkę, 5-letnią Pakianu. Na szczęście mogła jeszcze zajść w ciąży. Ale systematycznie zabijała wszystkie szczenięta. Musiał zrobić dla niej osobny kojec, w którym kiedyś pojawiło się 8 szczeniąt. Scanziani został pogryziony, gdy odebrał jej szczenięta, ale udało mu się uratować 2 z nich. Jeden z nich zdechł, ale drugi, Spes, przeżył i stał się przodkiem hodowli Divillanova. FCI zarejestrowało pierwszy standard Mastino w 1949 roku. W 1971 roku zatwierdzono nowy z poprawkami i uzupełnieniami. A w 1991 roku pojawiła się ostateczna wersja, która do dziś jest oficjalnym wzorcem rasy. W większości była to skrócona wersja z 1971 roku i została napisana w bardziej przystępnym języku. W nowych wersjach wprowadzono kilka zmian dotyczących warunków dyskwalifikacji. Ocena wszystkich zalet i dostrzeżenie wad Mastino nie jest łatwym zadaniem. Trzeba go traktować inaczej niż inne psy. Jest produktem wieków selekcji i nie ma w nim nic, co byłoby niepotrzebne. Norma zwraca uwagę na masywność i skórę. Ogólna budowa ciała jest ciężka, brachymorficzna, z luźną tkanką łączną na wszystkich partiach ciała, a zwłaszcza na głowie, gdzie tworzy fałdy i zmarszczki. Nadmiar skóry to nie kaprys, ale zabezpieczenie psa najlepiej jak to tylko możliwe. Gruba skóra i obfite podgardle wokół szyi chroniły duże naczynia krwionośne, których uszkodzenie mogło skutkować natychmiastową śmiercią. A obecność zmarszczek na głowie powinna zbudzić strach we wrogu. To właśnie obecność fałd i zmarszczek tworzy niepowtarzalny wygląd Mastino. Błędna jest jednak opinia, że im więcej skóry, tym lepiej. Nie sposób wyobrazić sobie Mastino bez fałd, ale tonące w fałdach zwierzę nie ma typowego wyglądu. Osobniki o zbyt obfitej skórze mogą cierpieć na problemy z łączną tkanką podskórną lub układem limfatycznym. Mastiff powinien sprawiać wrażenie harmonijnego połączenia funkcjonalności i siły. Ale to jest zadaniem selekcji hodowców – znaleźć punkt styku między zachowaniem starożytnych cech morfologicznych a poszukiwaniem funkcjonalności. Ruchy Neapolitana przypominają ruchy dużego kota. W Neapolu nazywają go lwem i żaden inny pies nie porusza się bardziej jak lew i takie ruchy są związane z jego sylwetką. Dość często Mastino porusza się chwiejnym krokiem lub naprzemiennie zmieniającym się ruchem i nie należy tego uważać za wadę. Oceniając psa należy bardzo uważnie oceniać ruchy i nie spieszyć się z wyciąganiem wniosków. Być może na ruch wpływają takie czynniki jak śliska podłoga lub przewodnik, który źle prowadzi psa. A może są to wady budowy i naruszenie proporcji. Nawet ten osobnik, który ma wady i nie zdobywa tytułów, nadal jest i będzie Mastino. I kocha się go nie za jego urodę, ale za jego intelekt. Każdy, kto choć raz miał przyjemność kontaktu z tą bestią, zrozumie, o co chodzi. Komunikacja z Mastino jest nieporównywalna z niczym innym. Pomimo budzącego grozę wyglądu, ten pies jest niezwykle czuły wobec tych, których zna i kocha. Świetnie rozumie ludzi, jednak mimo jego pozytywnych cech, Mastiff Neapolitański to pies dla silnych psychicznie osób, które będą konsekwentni na każdym polu, o każdej porze dnia i nocy. To nie jest przytulanka ani zabawka. Pies bardzo zależny od właściciela, może godzinami patrzeć na niego z podziwem. Mastino nie wymieni komunikacji z właścicielem na smakołyk lub zabawę z innymi psami. Ten pies może usadowić się w dowolnym zakątku domu, podążając za ruchem otaczających go ludzi. Odpowiednim spojrzeniem i zamyślonym wyrazem pyska. Można śmiało powiedzieć, że jest to filozof i kontemplator. Pomimo swojej historii i korzeni, Mastino nie może nazwać głupim lub trudnym do kontrolowania. Jest zawsze gotowy, aby zadowolić właściciela. Jeśli spotkałeś głupiego lub niekontrolowanego Mastino, to znaczy, że tak naprawdę spotkałeś głupiego i mało ogarniętego właściciela. Imponujący rozmiar i wyjątkowa wytrzymałość sprawia, że jest doskonałym stróżem, odstraszający bardziej swoim wyglądem niż atakiem. Zrównoważony, o stalowych nerwach i stabilnym charakterze, Mastino jest w stanie oddać życie za właścicieli. Dlatego możesz spokojnie powierzyć mu dom, bez obaw, że ucieknie i narobi kłopotów. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się przedstawić rys historyczny i ogólny opis tej wspaniałej rasy. A ty, co myślisz o tej rasie? Czy jej wygląd jest odpowiedni, czy może jest przerasowiony? Podziel się tym w komentarzu. To na tyle dzisiaj. Jeśli ci się spodobało, to zostaw łapkę w górę, udostępnij i zasubskrybuj kanał. Trzymajcie się i cześć!